Witam Was w kolejnym filmiku i ten filmik jest dość długo wyczekiwany na moim kanale, ponieważ miałam go nagrać w niedzielę, no ale w niedzielę pojechałam do Wrocławia, trochę czasu leciało, później jak wróciłam było dosyć późno i już nie miałam za bardzo chęci nagrywać tego filmiku. W poniedziałek go nagrałam, ale przy zgrywaniu okazało się, że mój komputer nie wiadomo czemu nie obsługuje tego pliku, chociaż wydawało mi się, że ten plik jest zawsze taki sam, ale okej. Wczoraj byłam bardzo, bardzo zmęczona, bo poszłam do szkoły, językowej, no bo ogólnie na taki chciałam się dowiedzieć, czy mogłabym się zapisać na kurs języka angielskiego. No i okazało się, że mogę, ale muszę napisać test. Ja myślałam, że ten test będę pisać w innym dniu, a pisałam właśnie wczoraj wieczorem, około 5, tak? Zaczęłam pisać ten test około 5, on miał 7 stron! To był chyba najdłuższy test, jaki ja w życiu rozwiązywałam. No i tak go nie rozwiązałam całego, ale skończyłam o 6, pisałam go ponad godzinę. No i tak się okazało, że jestem na poziomie podstawowym i do jakiejś grupy mnie tam zapiszą. No a właśnie wczoraj wróciłam już o 6:30 i nie chciałam za bardzo tego filmiku nagrywać, bo później i tak bym go nie wgrała w ten sam dzień na YouTube'a, ponieważ no nie byłoby na to czasu. No i dzisiaj się w końcu zebrałam, żeby ten filmik dla Was nagrać. W tle zapewne widzicie mój pokój, ale stwierdziłam, że to będzie mi najwygodniej nagrywać, ponieważ jest przy oknie. Co prawda mogę być z lekka prześwietlona, ale przynajmniej będziecie widzieć, co Wam pokazuję. A filmik jest to haul, taki kosmetyczno-ubraniowo-gadżetowy, bo nie wiem, jak nazwać te kilka rzeczy takich ani nie kosmetycznych, ani ubraniowych. I zacznę chyba od kosmetyków, bo ich jest najwięcej. Będąc we Wrocławiu, weszłam do HM-u i stwierdziłam, że przydałaby się może mi jakaś pomadka do szkoły. No i właśnie nie sądziłam, że w sieciówce takiej jak HM kupię pomadkę. Kupiłam właśnie balsam do ust z masłem Shea, jeśli dobrze to czytam, i dziką wanilią. Tak bardzo ładnie pachnie, dobrze natłuszcza, chociaż mało, bardzo krótko się utrzymuje na ustach, ale ogólnie jestem zadowolona. Ona kosztowała 6,40, chyba w okolicach 6,50, więc jest to no, przystępna cena jak na pomadkę. Jestem z niej bardzo zadowolona, tym bardziej, że jest to pomadka z sieciówki, więc naprawdę bardzo miło mnie zaskoczyła. Kolejną rzeczą jest lakier do paznokci i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czemu ja go kupiłam, ponieważ u mnie w szkole nie można malować paznokci, no ale można jakieś tam uroczystości i jakieś właśnie specjalne okazje ten lakier będę mogła mieć na swoich paznokciach. Jest to lakier z Rimmela, to jest też 60 sekund seria. Ja mam kolor akurat taki koralowy, 415 Instar Coral. No cóż, wszyscy ten lakier polecali, a ja również Wam go polecam, naprawdę bardzo fajny, piękna gama kolorów. Jedynym jego minusem jest to, że jest słabo napigmentowany i trzeba tak gdzieś co najmniej dwie, trzy warstwy nałożyć, żeby zakryć całego paznokcia, żeby tego paznokcia po prostu nie było widać. Ale ogólnie na wszystko inne jestem tak, trzy razy tak, przechodzić dalej. Ja go kupiłam w Rossmanie za 10 zł i naprawdę bardzo dobry lakier, dobra cena, nie jest jakoś tam najtańsza cena, jak wiecie, z Chińczyka za 3 zł, ale naprawdę wart swojej ceny. Ja bym nawet powiedziała, że gdyby kosztował z 15 zł, też na pewno byłby wart swojej ceny. No i następną rzeczą jest taki bardzo rozreklamowany krem z Garniera Hydra Adapt. Jest to krem matujący, odświeżający, krem sorbet do cery mieszanej i tłustej. Ja mam właśnie cerę mieszaną, tłusta, sucha, normalna, po prostu mieszanka wszystkiego. No i kupiłam go. Sądziłam, że jest to taki po prostu produkt bardzo, bardzo rozreklamowany przez media i zapewne on będzie zły, ponieważ zazwyczaj tak jest, że jeśli produkt jest bardzo właśnie przez media rozreklamowywany, już się powtarzam po raz trzeci, to zazwyczaj on jest no nie za dobry. A tutaj czeka mnie miła niespodzianka, bardzo dobrze nawilżający krem. Co prawda nie jest to 24 godziny, ale przez kilka godzin na pewno ten efekt na naszej twarzy, tego takiego uczucia świeżości się utrzymuje. Matująco nie do końca, ale nie będę się tutaj szepiać jakichś takich szczegółów, bo wiadomo, że bardzo mało rzeczy tak dobrze matuje. A nawet jak matuje, to po godzinie już jest efekt od razu tu z tej skóry. Jedyny jego minus jest to, że jest bardzo, bardzo mało wydajny. Jak ja go już tak, nie wiem, z 4-5 razy użyłam, to zostało mi go tyle naprawdę i no jest to, chociaż jest mała tubka, więc nie ma się takiego szoku spodziewać, no ale jednakże sądziłam, że trochę na więcej będzie go stać. Ale ogólnie reszta rzeczy jest bardzo dobra w tym kremie. Bardzo dużo zalet, ta jedna wada.
kosztuje na przecenie w naturze za 10 zł, w Osmanie za 9, a jego normalna cena to bodajże 13, więc teraz na przecenach, jeśli jeszcze jest, to bardzo Wam go polecam kupić. No i mam teraz takie dwie miętowe rzeczy ze sklepu niemieckiego. Jedna rzecz to jest krem wyjątkowy do rąk z firmy Atrix Intensive. Niestety nic tu kompletnie nie pisze po polsku, a w angielskim, niemieckim to po prostu niemieckie to jest dla mnie czarna magia. A druga rzecz to jest balsam do ciała firma Fenjal, Fenjal, Fenjai, czy jakkolwiek się to czyta po niemiecku. Jest to właśnie wyprodukowane w Szwajcarii, więc niemiecki się kłania, no ale okej. Ale tutaj mam taką krótką nutkę właśnie po polsku. Jędrniający balsam do ciała, który dzień po dniu poprawia jędrność i elastyczność skóry. Zastosowałam go już 2 razy. Dobrze się sprawdza, nawilżanie źle, ale ten efekt nawilżania dość krótko się utrzymuje, ale szybko się wchłania, więc ogólnie rzecz biorąc jestem na tak. I teraz mam do pokazania Wam 2 korektory. Moje 2 korektory są już na wykończeniu. I ten w sztyfcie z Avonu, i ten w płynie z Lovely. No i stwierdziłam, że muszę kupić sobie właśnie na rok szkolny nowe. I w sztyfcie wybrałam taki z Essence w naturze. Sama go wybierałam właśnie pod kolor ten mojego tego starego. Ja mam akurat tutaj True Nude, czwóreczka to jest. To jest Essence Cover Stick. On kosztuje 9 zł. Już kilka razy go zastosowałam i naprawdę bardzo dobrze się sprawdza, jest to o wiele lepszy korektor od tego z Avonu. I ogólnie rzecz biorąc, ten korektor z Avonu to był mój pierwszy korektor w sztyfcie. I ja myślałam, że nic dobry. I już nabrałam do niego podejrzeń, jak w filmiku z Adą. Ada właśnie powiedziała, że jej korektor z Avon się nie sprawdził. No już to było takie trochę podejrzane. No i właśnie próbując jakby na ręce tester w naturze tego korektora z Essence i tego mojego, zobaczyłam, że naprawdę ten z Avon jest beznadziejny, zostawia grubą, naprawdę bardzo grubą powłokę, a ten tylko takie lekkie muśnięcie tego takiego właśnie skórnego koloru, więc jest to bardzo dobry korektor. No a drugą rzeczą jest korektor w płynie, ten akurat ja mam z Catrice Cosmetics, wybrała mi go pani z natury, poprosiłam właśnie, żeby był kolor taki sam jak ten mój z Lovely, ale jak wiemy, te kosmetyki ogólnie z Lovely, no nie jest jakaś za wysoka półka, za wysoka cena też na pewno nie, więc to był ten mój korektor z Lovely, jednym chyba z najtańszych korektorów, jaki możecie znaleźć na rynku. No ale chciałam podobny, też dosyć tani i pani znalazła mi taki za 16 zł z Catrice Cosmetics. Ja mam kolor 10 Ivory i chociaż jest to ten sam kolor właśnie co jest ten z Lovely, ale ten jest naprawdę o wiele, wiele lepszy, ponieważ ładniej się prezentuje, dodatkowo ma bardziej poświatę taką różowawą, bo ten z Lovely miał taką bardziej żółtawo-pomarańczową. Ładnie zakrywacie nie pod oczami, gdzie faktycznie ja go tylko tam stosuję, ponieważ nawet jak ja bym spała 15 godzin, to i tak będę miała worki pod oczami, więc muszę stosować korektor, żeby wyglądać na dosyć wyspaną w tych szkolnych dniach. I naprawdę bardzo mogę Wam go polecić, świetnie się sprawuje, długo się utrzymuje i ogólnie jest bardzo fajny. No i ostatnią rzeczą kosmetyczną jest szampon oświeżający z Garniera Ultra Duo. Naprawdę zakochałam się w tych szamponach, w tej serii Ultra Duo. Teraz wybrałam z ekstraktem z kwiatu lipy. Jest to szampon do włosów normalnych oraz przetłuszczających się. Niestety właśnie ostatnio zauważyłam, że włosy tak u nasady dość szybko mi się przetłuszczają i już na drugi dzień ta świeżość nie jest taka super, więc stwierdziłam, że kupię właśnie szampon, który jest i do włosów normalnych, ale i do przetłuszczających się. Wybrałam ten z Ultra Duo. Umyłam nim głowę wczoraj pierwszy raz i najpierw miałam w ogóle takie wrażenie, że wypadło mi tona włosów, wypadła, naprawdę w życiu mi nie wypadały włosy, ja zazwyczaj po prostu je wyszarpywałam szczotką i pierwszy raz miałam takie wrażenie, że włosy mi wypadają i to było dla mnie dość wielkim szokiem, ale myślę, że to było może tylko takie jednorazowy taki wyprek tego szamponu, ale ogólnie sprawdził się bardzo fajnie, ładnie pachniał, nie plątał włosów, nie wiem jak to jest ze świeżością, dzisiaj nie będę myła głowy i zobaczymy jak tutaj te moje włosy będą wyglądać, więc wtedy bardziej właśnie wypowiem się na temat tego szamponu, ale na razie zrobił ten szampon na mnie dobre wrażenie, jeżeli Wy go posiadacie, to bardzo Was proszę o opinię w komentarzu, ponieważ na internecie opinie są na całkowicie źle albo na całkowicie dobre i po prostu nie wiem, czy ja będę należeć do tych złych, czy do tych dobrych, mam nadzieję, że do tych dobrych, ale jeśli mieliście ten szampon, to gdybyście mogli, bardzo Was prosiła o opinię na jego temat w komentarzu. No
i z kosmetyków byłoby to tyle. Teraz przechodzimy do krótkiej części ubraniowej. Ubrań mam naprawdę bardzo, bardzo malutko. I zaczniemy może tutaj od spodu, wezmę, bo była na początku, o tak. Jest, kupiłam sobie bluzeczkę. Niestety nie dokładnie tą, ponieważ kupiłam sobie bluzeczkę Acme, ale dokładnie jakby ten sam styl, ponieważ tą kupiłam już wcześniej kilka tygodni temu i bardzo mi się spodobała i wiedziałam, że mogę sobie kupić drugą. Więc kupiłam sobie bluzeczkę Acme, niestety wczoraj ją miałam, poszła do prania, więc nie mam za bardzo wam jak pokazać, ale na wzór właśnie pokazuję wam tą moją turkusową. Ja sobie kupiłam Acme, oczywiście kupiłam za rozmiar większą od tego, więc jest dla mnie bardzo luźna, ale ogólnie jest wygodna, mięciutka i jako t-shirt bardzo dobrze się sprawuje na codzienne wyjścia do szkoły. Tyra nowa, 25 zł i t-shirt mamy w szafce. Jeśli oglądaliście mojego lookbooka, miałam tam taką bardzo dość sportową bluzkę z House'a. Ja ją kupiłam za 35 zł, ale ona, ja miałam taki kupon minus 30% na wszystko, więc ona normalnie kosztuje 50 zł. Dość dużą popularnością, że tak ujmę, cieszyła się w komentarzach pod moimi filmikami. Więc tutaj właśnie mówię, że ona kosztowała 35 mnie, więc raz by kosztowała 50 zł w House'ie. Ona jeszcze powinna być, ponieważ ja ją kupiłam w tamtym tygodniu, więc myślę, że jeszcze jej nie sprzedali. I naprawdę miałam ją dwa razy na sobie. Jest fajna, wygodna, ładnie się prezentuje, tak dosyć szkolnie, tak tutaj sportowo, granatowy mundurek i w ogóle. I naprawdę myślę, że do wielu stylizacji i ogólnie do wszystkiego będzie pasować. I teraz taki dość duży haul ze spodniami, ponieważ mam aż 3 pary spodni wam do pokazania. Pierwsza para spodni jest ze Stradivariusa, kosztowała mnie 80 zł i ogólnie byłam zszokowana, ponieważ ja musiałam wziąć sobie rozmiar 36, gdzie moje 38 kg jakoś nie za bardzo wyglądają na rozmiar 36 w spodniach, ale 34 było na mnie na styk w pasie, więc ponosiłabym może te spodnie miesiąc bym może je ponosiła, więc wybrałam w końcu te 36 i one ogólnie są jak rurki, ale za to właśnie, że musiałam wziąć rozmiar większy, one są trochę luźniejsze w pasie, są na mnie trochę za duże i są też dosyć szerokie, więc no nie będą to jako rurki, tylko jakie takie normalne, zwykłe spodnie. Kolejne spodnie zostały kupione na dziale dziecięcym w Teranowie i naprawdę, jeśli macie jeszcze rozmiarówkę w dziale dziecięcym, to korzystajcie, można niezłą okazję złapać. Ja te spodnie kupiłam za 30 zł. To są takie luźne spodnie, szersze. Takie spodnie ja najbardziej lubię do szkoły. No i właśnie takie też właśnie szersze spodnie kupione w Kropie. Tutaj wam je rozwinę. No i teraz Krop w ogóle ma odwrotną sytuację niż Stradivarius, ponieważ w Kropie wzięłam rozmiar 32, to jest XXS, a i tak na mnie jest w pasie za duży, więc po prostu rozmiarówka tych wszystkich sieciówek, tych wszystkich sklepów odzieżowych jest totalnie rozpięta, 32, 36, no myślę, że do 40 bym nie doszła, ale kto to wie. Ja je kupiłam za 50 zł, byłyby przy cenie 130, więc niezła mi się okazja trafiłam. Był to ostatni rozmiar właśnie z tych spodni, a że lubię takie szerokie, to stwierdziłam, że je kupię i tutaj mają takie właśnie metalowe na sznurkach dziwne cosie, które mi tu walą po podłodze. I ostatnią częścią taką gadżetową są właśnie takie różnego typu gadżety, chociaż szczerze mówiąc na gadżety to bardziej byśmy chyba powiedzieli, jakbyśmy na przykład mówili o tablecie, nie wiem, jakimś iPadzie, MP4, trójce i takie właśnie bardziej elektroniczne gadżety, ale nie mam pojęcia jak to nazwać, więc powiedzmy, że to są takie moje szkolne gadżety. Pierwszym z tych gadżetów, zaraz tutaj wszystko poleci, jest kalendarzyk z Empika. Bardzo chciałam sobie kupić kalendarzyk, żeby zapisywać sobie w nim najważniejsze rzeczy, kiedy jakiś sprawdzian, kartkówka, zadanie, na przykład jakieś plany na filmiki, czy jakieś wyjście do ortodonty, jakieś występy, po prostu wszystko. No i w Empiku wypatrzyłam taki jeden z najtańszych kalendarzyk i tam był za 20 zł. Taki z sukieneczką kolorowy Only for Girls, ale mam angielski. Zapisałam się na dodatkowy angielski tak w ogóle, ale to w innym filmiku. Tutaj jeśli dla dziewczyn, to praktycznie niczego nie ma i fajną rzeczą, jedyną taką dodatkową jest to, że jest tu są tu takie dobre obyczaje, jak ustawiać sztućce i szklanki,
No nie wiem za bardzo, czy to mi się przyda, szczególnie przy kalendarzu, no ale kto to wie, może będę stała przy stole, zapisywała coś i nagle przyjdzie do uroczystości, będzie trzeba stawiać stół, bo obiad zaraz. No różnie to bywa w życiu, jak to wiemy. Ogólnie kalendarzyk jest bardzo fajny. Na dzień jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem linijek. Jest to mało, ale mi więcej nie potrzeba, ponieważ jakichś tam dużych planów na każdy dzień nie mam. No i co? I mogę Wam polecić takie tanie kalendarzyki z Empika, ponieważ reszta jest strasznie droga, po 30 zł. I ja nie chciałam mieć kalendarzyka za 30 zł, bo to po prostu byłoby takie szaleństwo. Za 30 zł to ja bluzkę kupię i o wiele bardziej mi się przyda niż kalendarz. Ale ten za 20 zł wypatrzyłam i jestem zadowolona. I teraz mamy bidon. Miałam właśnie sobie zamiar kupić bidon, żeby nalewać sobie zdrowy sok, najlepiej 100% i z takim soczkiem do szkoły, a nie tam jakiś napój, gdzie tych soków jest, gdzie tych owoców jest 2%, bo to po prostu stwierdziłam, że życie będę miała przechlapane w życiu, jeśli będę takie napoje słodzone, gdzie jest woda, cukier i dopiero później owoce, więc stwierdziłam, że kupię sobie bidon i będę sobie prawdziwe soki takie 100% nalewać do niego. Co prawda bardzo spodobały mi się bidony w Realu, ale nie mam Reala w swoim mieście, więc musiałam specjalnie gdzieś jechać. No a będąc właśnie w Pasażu Gromadzkim, weszłam do sklepu sportowego i kupiłam sobie bidon Z2O Sport. Jest to bardziej taki bidon dla chłopaka jak dla mnie, ale jestem z niego zadowolona, ponieważ on ma fajne tutaj rozwiązanie, jeśli chodzi o picie, ponieważ nawet jak damy tak, to się nie wyleje, ponieważ to jest taka technologia, jak jest w wodzie z kubusia, water, coś tam. I właśnie trzeba tak jakby pod takim ciśnieniem to pić i wtedy ta woda, ten sok pójdzie. Tutaj dodatkowy zatrzask, więc bezpieczne, nie rozleje nam się. Kosztował 23 zł i bardzo Wam polecam noszenie do szkoły bidonów, ponieważ to jest naprawdę moim zdaniem bardzo fajna sprawa. I ostatnie dwie zapachowe rzeczy, czyli świeczki. Jedna świeczka już została Wam pokazywana w sierpniowym haulu. Jest to świeczka do pomarańczowa kupiona w Empiku na przecenie minus 50%. Ja ją kupiłam za 6 zł, za 6,50 bodajże. No a druga jest to świeczka właśnie z moich niedzielnych zakupów Home & You. I co prawda kupiłam tylko tą świeczkę, ale właśnie już mam tą jedną Verbena Relax i ona była na przecenie i te świeczki są dalej na przecenie w Home & You, więc chciałam już kupić sobie drugą. I tym razem wybrałam czekoladki, bardzo ładnie pachnie. Czekolada, ach, jak będę po prostu sobie zapalać i się uczyć, to chyba będzie mi się chciało jeść cały czas czekoladę i żreć ją, i żreć ją, i żreć. Ale to może w innym filmiku mogłam o tym wspomnieć w moich sposobach na naukę. I to było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli macie jakieś fajne wspomnienia z pierwszych tych dni w szkole, to najlepiej mi właśnie napiszcie w komentarz, bardzo chętnie poczytam. U mnie ogólnie w szkole teraz jest bardzo fajnie, niektórzy nauczyciele się pozmieniali na dobre w większości przypadków, więc jestem zadowolona i chyba czas się z Wami żegnać, niestety będę na filmiki, postaram się następny filmik dodać jak najszybciej. Mam już jeden zadaczu, ale niestety, że tak ujmę, potrzebuję zgody na jego wgranie na YouTube, więc to będę załatwiać, że tak ujmę. Ja się już teraz z Wami żegnam, nogi mi zwętwiały, idę je rozprostować i okej, no to pa!